Pierwsze pytanie. Wiem, że narabia to teraz wiele wrogów. Nie, nie uważam się za patriotę. Nie dlatego, żebym nie kochał Polski, tylko chciałbym powiedzieć, że kocham Polskę dokładnie tak samo jak każdy inny kraj na świecie i tak samo jak każdego innego człowieka na świecie. Dla na mnie najważniejsze zdanie tożsamościowe o mnie jest takie, że jestem chrześcijaninem. Czyli jestem uczniem pana Jezusa. Cała reszta jest dla mnie drugorzędna. Wasza ojczyzna jest w niebie. Tak mówi mój Jezus, mój nauczyciel, mój mistrz, mój Pan, a to znaczy, że jedyny kraj, o który będę walczył, to jest kraj, o którym będę walczył to jest niebo. Broń Boże, nie chcę powiedzieć, że ci, którzy kochają Polskę i szanują i są patriotami, to że, że, że coś złego robią. Nie, nie, ale ja nie mam takich uczuć, bo ja mam chrześcijanin. Go ahead. Make my day. No właśnie. Zacznij mój dzień. Twoja definicja chrześcijaństwa przypomina takie miękkie mydełko, które bez namaczania sobie w tyłek można wsadzić. A w tym kraju obowiązywało coś innego. Bóg, honor, ojczyzna. No a to, to co ty teraz proponowałeś, to brzmi jak jakaś forma internacjonalizmu. A żeby nauczyć cię trochę patriotyzmu, to dwa przykłady ludzi. Dla, gdybyś miał możliwość szerowania im butów, to mógłbyś sobie to poczytywać jako nieprawdopodobny zaszczyt. Janna Dark. To była zwykła, prosta, francuska dziewczyna z Don Remis. No ale jak trzeba było, jak Francuzi od stu lat się handryczyli z Anglikami, którzy bezprawnie albo na podstawie pseudoprawnych po prostu tych zajęli im część kraju i domagali się władzy królewskiej, Pan Bóg przepowiedział, że to, co jedna kobieta zniszczyła, czyli Eleonora Akwitańska, to naprawi jedna dziewica, i Francja cała cierkała na tą dziewicę. No i przyszła, i pociągnęła, i wszyscy wierzyli. I grupa francuskich zabijaków, którzy już mieli dosyć, pod jej przewodnictwem zdobyła La Tourette. To jest taki barbakan przed Orlanem, obsadzony przez Anglików. Wycieli wszystkich tych Anglików. I Francja wywatowała, bo mieli już dosyć okupacji. I karta się odwróciła. Król wrócił na tron, a kraj zaczął być znowu żyć w wolności. I od tej pory ta dziewczyna jest przykładem patriotyzmu, heroizmu i świętości. Bo też nie łatwo skończyła. To by dużo kosztowało. Stos. Ale po latach wszyscy doceniają jej wkład. Z drugiej strony też. Anglicy, dla której to był początkowy, praktycznie start point. Jeżeli chodzi o przejście na protestantyzm, bo odpowiedzieli takim wielkim złem w stosunku do tej dziewczyny i do całe, całego kraju francuskiego. Ale na Polatach nawet taki wał jak Winston Churchill, potrafił powiedzieć, że była to jedna z najbardziej heroicznych postaci w historii świata. Patriotka i wielka święta Kościoła Katolickiego. I druga postać, na środku, ksiądz Ignacy Skorupka który był pisarzem w diecezji warszawskiej, w kurii. Ale jak przyszła potrzeba obrony kraju, to nie wahał się iść walczyć za ojczyznę. A jak walczył, był też rektorem młodzieży gimnazjalnej. I oddział utworzony z tej młodzieży, kilkaset osób, 600 poszło na front. On poszedł razem z tym oddziałem. Jak pod Osowem trzeba było iść do ataku, bo się linia łamała, no to poszedł w pierwszym natarciu z krzyżem. I co się stało? Dostał postrzał prosto w czaszkę. Mu oderwało kawałek czaszki. Odleciał ten kawałek czaszki i umarł i padł. Ale nie pozostało to bez tego, bo chłopacy, którzy to widzieli, załatwili tego Rosjanina od razu, który strzelał też do, do innych chłopaków. Po prostu przesiekli go bagnetami. I była taka rzeźnia, że z jednej i z drugiej strony było sześć razy ataków i kontrataków. I Rosjanie jeszcze podźgali bagnetami ciało tego księdza. Ale od tego zaczął się cud nad Wisłą. I takich tam potrzeba patriotów. I świętych. A nie mydełka, szóstek. Zresztą, jak tą bańkę twoich pomysłów łatwo rozbić, to zaraz ci pokażę parę obrazków.